Siema, siema. Witam na moim kanale, z tej strony Harry. Gramy w Titan Quest, kolejny odcinek z tej gry. Jesteśmy w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy ostatni odcinek, oczywiście, Równiny Osądu. Tutaj przed chwilą była jakaś taka, nie można tego nazwać mieścina, Górne Miasto Dusz to się nazywa. Tutaj ogólnie można było parę rzeczy kupić, sprzedać, tak, bo nasza skrzynka tu chyba była. Ale to nas w tym momencie nie interesuje już to minęliśmy, idziemy dalej, dzisiaj w planie jest szukanie Hadesu, jak dobrze kojarzę, Elysium, przepraszam, nie Hadesu, tylko Elysium. No i ciągle idziemy do przodu, odszukaj sędziów z wieży osądu, jeszcze musimy znaleźć, tu są równiny osądu, czyli może to być ta wieża, ale nie wiem. I jeszcze mamy 5 pobocznych zadań, także spróbujemy wszystko po kolei robić. Dobra, wilki mam przywołane. Level wpadnie za chwilkę. Tutaj są jeszcze te duchy, ale one już nie mają nic do powiedzenia ciekawego. Znaczy coś tam mają do powiedzenia, ale nie mają questów dla nas. Także już sobie ich odpuścimy. Idziemy dalej, zobaczymy, co tu nas czeka. Tutaj nowe stwory jakieś się pojawiają. Tak przed odcinkiem zastanawiałem się, bo zaraz level wpadnie, gdzie rozdysponować. Nie zadają dużych obrażeń, nie ma co uciekać. Gdzie rozdysponować punkty w tych drzewkach naszych. Chciałbym tę leśną nimfę sobie odblokować, bo to by był... zblokowało nas coś. Bo to by był kolejny stworek do przywoływania. Postać do przywoływania, no bo tutaj mamy dwa wilki. Ale w sumie nie wiem, albo też coś leczącego. Tam znalazłem w drzewku jednego leczącego skilla. Może i to nie byłby głupi pomysł. Behemot. Jesteśmy na słonych równinach. Okej, okay, uderzenie miał konkretne. Ale zginął. Ten jest normalny, także ten nie powinien nas aż tak mocno bić. No właśnie. Otwórzmy skrzyneczkę, zobaczmy, co w skrzyneczce. Welon ducha nie chcemy. To jest normalna bestia, to nie jest behemot, także... Ten raczej mocny jakiś nie jest. I co, będziemy wędrować tutaj po tych terenach po kolei. Wszystko spróbujemy odkryć, zobaczyć, co gdzie jest. Jest level, wpadł level, zaraz będziemy się zastanawiać nad tym drzewkiem. W sumie to nie wiem, w co włożyć te punkciki. Może w ogóle się wstrzymam na razie. Ogólnie mam bardzo, bardzo mało skilli na tym pasku szybkiego dostępu. Od samego początku gry tak naprawdę tylko wilki. Wilki są moim takim skillem normalnym. Pasywek mamy tam parę odpalonych, ale tak ogólnie to tylko jeden skill używam. Przez co mana jako taka mi jest do niczego niepotrzebna. Ale nie wiem, może by wziął jakiś inny skill jeszcze. Ale dobra, na razie spróbujmy nie dać się zabić. Matrona jakaś w nas pluje. Pluje czymś, ale dajemy radę. Stryk pozabijani. Dobra, tu nie ma nic. Idziemy dalej. Do tego drzewka to jeszcze wrócimy oczywiście. O, tutaj jest w miarę spokojnie, to może tutaj to zrobimy. Okej. Okay. Tutaj tych punktów mam dwa na razie nie będę nigdzie rozdysponowywał. Nie wiem w sumie gdzie do końca. Tu. No i tu mamy dostępne 3 punkty. Żeby odblokować nimfę, musimy jeszcze 6 zainwestować. W ogóle w Mistrzostwo Natury. Żeby ona się odblokowała i żeby móc w ogóle dodać pierwszy punkt pierwszego poziomu. Nie wiem, ile ona ma tych poziomów, bo tu jest pokazany tylko pierwszy. I tutaj jakieś rozwinięcia są jeszcze w górę, ale to musielibyśmy wszystko inwestować w to. Tutaj natomiast... Już te strzały mamy praktycznie na full. No tutaj te rozpryskowe jeszcze można by było tam... Ale tak, 5-6 fragmentów, następny poziom to jest 5-7. Obrażeń trochę więcej, ale niedużo. Także nie wiem, czy to jest sens ruszać to na razie. Tutaj się zastanawiałem nad... Przynęta to nie... Ziołowy lek, o... Zioła do tworzenia leczniczych balsamów, ale to nie wiem, czy mi się chce w to bawić. A w Mistrzostwie Natury... Plaga to może nie... Zwiększa siły życiowe tobie i twoim sojusznikom. No to jest niegłupie.
później jest jakiś spokój wody i trwałość kamienia, ale nie wiem. Może dodamy, na razie dodamy 3 punkty. Tutaj zręczność nam się podniesie, inteligencja nam się podniesie, zdrowie i energia troszeczkę. Także weźmiemy 3, później jeszcze 3 przy następnym levelu i odblokuje nam się ta nimfa, na której mi zależy najbardziej. Zobaczymy, tak myślę, że to nie jest głupi pomysł. Aczkolwiek mówię, kolejny level jeszcze długo, a później jeszcze trzeba jeden punkcik w tę nimfę, także przy 39 levelu może się uda. Tutaj jest gdzieś fontanna za niedługo, widzę już na mapie. Ale do tego jeszcze dojdziemy oczywiście. Idziemy w drugą stronę w ogóle. Jak tu jest fontanna, to znaczy, że tam jest gdzieś wyjście dalej. To pójdziemy w tym kierunku. Jest bestia, ale nie behemot. Jest jeszcze jedna bestia. Oj, ten strzeli. O, dwie na raz ściągnąłem, no ładnie. Troszeczkę mi życia zjadły, ale nie jakoś tam strasznie. Nie ma się co bać. Zobaczmy, co jest tu. Tu nie ma nic. Okej. Okay. Sobie obejrzymy wszystko. Oczywiście zgodnie z zasadą, powtarzam to już od kilkunastu odcinków, zwiedzamy wszystkie... Staram się zwiedzać wszystkie miejsca, które są dostępne i do których wiem, jak dotrzeć. O. Demoniczne... A, karawany! Mamy zniszczyć karawany, no tak. Jest jakiś quest, o to dobrze, że tu dotarliśmy. Jedna. No to się na mnie rzucili jacyś strażnicy. Halo! Nie strzelaj w to, tylko w nich. O szlak. Tego się nie spodziewałem. Dobra, zginęli. Udało się. Ale się rzucili skubańcy, no. Dobra, to obstawiam, że przy wszystkich takie akcje będą. A nie, tylko przy jednej. Myślałem, że jak będziemy wszystkie te karawany niszczyć, to takie rzeczy będą się działy. No zobaczmy, czy to wystarczy. Zadanie zaktualizowane. Wróć do Kalikratesa. Dobra, musimy wrócić do... Magiczny klejno dostaniemy. Musimy wrócić do... Z powrotem tam do tego podziemnego miasta dusz, ale to jeszcze chwilę. Na razie zobaczmy, czy jest tu coś ciekawego jeszcze. Bo może jeszcze jakiś quest zrobimy i nie będziemy wracać za każdym razem. No, chociaż to w sumie portal, rzut beretem, 25 tysięcy punktów doświadczenia. Jakiś magiczny klejnot, cokolwiek to znaczy. I możemy iść dalej, zaraz zobaczymy, zaraz może wrócimy tam. Żadnych przedmiotów nie zebraliśmy. Nie zbieram tych żółtych, a nic ciekawego nie chcę lecieć za bardzo. Liczę na to, że może jednak coś fajnego poleci. Trochę kasy wpada, ale ogólnie przedmioty same w sobie to takie bez... Widzę dwie fontanny, jedna tu, a drugą widziałem chyba po drugiej stronie, ale albo się mylę. Zaraz to zbadamy. Bo jedna jest tu, a druga jest tu. O, jest dobrze, nie mylę się, czyli są dwie. W dwie różne strony, okej. Okay. Uj, lalalala, tu jest jakaś kurde groźniejsza. A, bo to z gwiazdką, nie zauważyłem. Dobra, my bijemy tą, a ona bije nas, tak? Tamci zginęli, dobra. Daliśmy radę, zabity bohater, 5000 punktów doświadczenia, okej. Okay. Może niedużo, ale... Punkcik do punkcika i zbierze się level, tak? Może i tak w sumie. Nie liczę na to, krew serca zabierzemy. Może wezmę, pozbieram te żółte, bo i tak musimy wrócić do... Aha, to mamy wejść do góry, dobra, zaraz wejdziemy. Musimy wrócić do tego miasteczka tam. Oddać questa, także może będę zbierał te żółte przedmioty i posprzedajemy. Coś tu jest na tych schodach. Dobra, zaraz tam wejdziemy, zobaczymy. Okej, tu jest sterta kości. Da radę ją zabić? Nie da rady jej zabić. To weźmiemy.
Nie, do góry aż tak nie mogę strzelać. Wilk nam tam pobiegł. O, 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 jest jakiś bohater. Agora Hecate. Kurczę, nie mogę tam wbiec. Znaczy, nie mogę tam strzelać, muszę tam biec. Dobra, widzę, że tutaj się robi groźnie. Damy radę? Może damy radę. Dałem radę. 4700 punktów doświadczenia. Wilk padł. Zaraz padnie drugi. Przyzwijmy sobie tego poprzedniego, żeby był przynajmniej jeden. Jak ten drugi padnie, tam bardzo mało życia ma. To sobie zostawmy. To sobie zostawmy. Okej, nie wiem co tu jest. Tu są te symbole. Widzieliśmy te symbole już w poprzednim odcinku tam w tej jaskini. Grobowcu. Jak zwał, tak zwał. W każdym razie tam były takie symbole. Nie stój w ogniu, halo. No, pluje, ale odkąd mamy odporność na trucizny, to już nie są takie groźne, bo to w sumie one nie są już takie groźne bardzo. Teraz tu, a tu jest ich więcej. No fakt, że w dużych ilościach to każdy tu będzie groźny. Co tutaj? Parę żółtych przedmiotów. Mówię, zbieramy wszystko, bo i tak wrócimy zaraz do sklepu. Dużo trucizny, bardzo dużo trucizny. O, tutaj jakby nie ta odporność w tym momencie, to no to bym biegał tu dookoła co to jest? Jadomantka. Dookoła nich bym biegał, żeby przetrwać. Proszę bardzo, wilki popadały. Wilki popadały, nam też sporo życia zjadło. Ale to i tak jest nieporównywalnie lepiej niż mogło być. Tutaj sporo złota wypadło. Kolejny ten symbol. One nas prowadzą chyba po kolei. Miejmy wilka, wyleczymy się. Idziemy dalej. Gdzieś tu niedaleko jest fontanna. Jak dotrzemy do fontanny, to wrócimy się do miasta. Tak myślę, że możemy tak zrobić. Oho, nie stój w ogniu. Na ogień też jesteśmy w miarę odporni, także ogień nie zadaje nam jakichś takich kolosalnych obrażeń. Jak naszym wilkom, które giną bardzo szybko w takich momentach. Dobra, jeszcze ty. Jeszcze ty. Przywołałem wilka wcześniej, ale jakoś nie wyszło mi, także ponowimy próbę. To sobie weźmiemy, co to jest? No to mamy akurat. Młotek wpadł niezły, ale to nie dla nas. Nie, jeszcze nie mogę drugiego wilka, jeszcze ma cooldowna. Tu już zejść nie możemy, dobra. I tutaj będzie, tak, tutaj będzie fontanna, a tam jest quest. I dobra, i teraz wrócimy na spokojnie sobie. Wrócimy sobie do równin osądu, bo to jest tam w środku. I tu, tak, tu ma już questa, proszę bardzo. Także oddajmy mu, zobaczymy jaki klejnot dostaniemy. Ta karawana już nie dojedzie do celu, proszę, to twoja nagroda. Tylko nie myśl sobie, że ruch oporu nie spłaca swoich długów. Jeśli chcesz, mam dla ciebie kolejne zadania. Proszę bardzo, dobrze, wróciliśmy, poprosimy kolejne zadanie. Kuklo sprawności dostaliśmy. Nie było nam łatwo, ale mam przyjaciół, lubię cię i chciałem ci kogoś przedstawić. Tylko trzeba to zrobić jak należy. Nie każdy może zobaczyć się z Keutonymosem. Czekaj, zapomnij o to imię. Odszukaj cień zwany Pilatesem. Jeśli mu się spodobać, może przedstawić się naszemu koniowi trojańskiemu. Informator. Fragment relikwii dostaniemy, jak to wykonamy. No dobra. Dobra, jak już jesteśmy tutaj. Tutaj na razie to zostawimy sobie w plecaku, nie będziemy tego nic z tym robić. Dobra, gdzie jest jakiś kupiec tutaj? Gdzie tu był jakiś kupiec? Halo, bo nie pamiętam. Tu jest, dobra.
Co to wypadło? Zdolność do ataku? Nie, dziękujemy. Proszę bardzo, masz to wszystko od nas. W prezencie. Tak jakby. Patrzę czasami, czy nie ma coś ciekawego, ale... ale nie ma. Okej, trochę miksturek sobie weźmiemy. I biegniemy dalej. Biegniemy dalej, zobaczyć, co jest dalej. Gdzie nam uda się dzisiaj dotrzeć. Wracamy. Jakbyśmy te questy porobili, to może i level by się udało wbić, ale nie wydaje mi się, żebyśmy aż tyle punktów udało nam się natrzaskać tutaj. A, są podpalacze. Ajajaje, podpalacze są straszne, jeśli chodzi o nasze wilki. Tak właśnie, oba naraz. Oba naraz, nasze wilki nie są w ogóle odporne na ogień. W ogóle. Zaraz, bo tam jest quest. Dobra, obejdziemy sobie to dookoła. W ogóle nie są odporne na ogień, no i giną momentalnie. Giną bardzo szybko, no ale dobra, jakoś to trzeba przeżyć. No, dla tych podpalaczy tutaj więcej jest. Ja to nawet nie uciekam, bo nie widzę większej potrzeby. Tu jest teren zamknięty, nic tu nie ma, dobra. Nic tu nie ma, to idziemy z powrotem. Przejdziemy tutaj bokiem. O. Chodź, nie uciekaj. Na razie wilków nie będę respił, bo... A, bo nie widzę potrzeby. Ty co robisz? Bo ty jesteś jakiś inny. Dobra, nawet nie zdążyłem zobaczyć, co robił, bo umarł. Widzę jakąś jaskinię. Tutaj będzie jaskinia szeptów, no i później jest jeszcze fontanna gdzieś dalej. Czy zbieramy? Nie zbieramy na razie. Na razie nie wiem, co nas tutaj czeka, także nie zbieramy żadnych przedmiotów. Kolejna fontanna. Widzę kolejną fontannę. I tam ktoś jest od questa. Tak, kurde. Nie zauważyłem, że mam mało życia. Dobra, wypijmy kolejną miksturkę. O, furia mnie opanowała. Nie mogę się ruszyć. Okej, wszyscy zabici. Dobra, teraz już możemy wilka przywołać. Tu jest gdzieś droga na górę. Obrażenia kulte, czyli nic dla nas. No, jakiś taki mieczek. Pójdzie do sprzedania. Zobaczmy, co jest tu. Stawiam, że nie ma nic. Może trzymają dla nas jakąś skrzyneczkę. Ale wcale mi się nie zdziwi, aby w ogóle nic nie było. Nie, sterta kości, no. Nic specjalnego. O, chociaż krew z serca furii wyleciała dzięki temu, że je tutaj zabijamy. Ale to niewiele. I sterta kości, pewnie nic ciekawego. No oczywiście, że nic ciekawego, no. Niespodzianka. Dobra, są te ogniste. Także obstawiam, że wilka zaraz zabiją. Już prawie zabiły. Przejdziemy tu do... O, tu jest więcej ognistych. Dobra, to wilk ginie. My jeszcze żyjemy. Dobra, my przeżyliśmy, ale wilk nie. Wezwiemy następnego. Myślałem, że już nie ma więcej tych stworów tutaj, ale jak widać, jeszcze są. No, strzelaj, dobra. Kolejna sterta kości. O, tu coś wypadło. Kolejna krew z serca furii. Już chyba zebraliśmy ze 4, tak mi się wydaje. Miksturka i trochę złota. Banderola. Odpuścimy sobie to. 3 tutaj jest, tak? 3, dobra. Nie mamy... nie mamy many, to sobie dodajmy. Życie na razie sobie zostawimy tak, jak jest. Może uda się przeżyć. Teraz możemy miksturkę wypić. I oczywiście kolejnego wilka. Yy,
A jeszcze się zastanawiałem nad tymi sieciami, czy nie stworzyć sobie, bo tam jest umiejętność rzucania sieci i spowalniania naszych przeciwników, znaczy zatrzymywania ich w miejscu na parę sekund, ale to też nie wiem, czy to jest jakoś szczególnie użyteczne dla nas. Dobra, tam są zadania, ale ja bym chciał zobaczyć, bo to tutaj do góry, a ja bym jeszcze tutaj chciał zobaczyć, bo to jest chyba zamknięty teren tutaj. Zwiedzimy wszystko, będzie z głowy i pójdziemy dalej. Patrząc na czas wbijania levela, raczej nie wydaje mi się, żebyśmy podczas tego odcinka udało się cały level bić. Ostatnio się w ogóle nie udaje podczas odcinka bić levela, także nie sądzę, żeby się to udało. I tym razem, mimo wszystko, mimo tego, że mamy aż 5 jakichś zadań, dolny obóz demonów. 5 jakichś zadań do rozwiązania, to tam pewnie za to parę punktów doświadczenia wpadnie. 2 zadania główne, ale to i tak chyba za mało. Zobaczymy. Jeszcze wszystko przed nami. Może akurat. Dobra, zabiłem mi wilka. Tak, zabiłem mi całkiem. Możemy sobie przywołać następnego. Tutaj sporo doświadczenia na nich wpadło. Tu jest ktoś, kto gada, ale my z nim nie chcemy rozmawiać, nie mamy takiej potrzeby. Nie będę ze wszystkimi rozmawiał, bo to naprawdę dużo czasu by zajęło. Każdy ma coś ciekawego do powiedzenia. Znaczy, ciekawego. Może niekoniecznie ciekawego, ale ma do powiedzenia. Co tu jest? Tam jest jakaś jaskinia. Ja bym wolał chyba najpierw pójść do... O, ktoś mnie tutaj mocno bije. Ktoś mnie tutaj mocno bił. Myślę, że ten zielony, ten niebieski, który tutaj strzela z tyłu. Albo oni po prostu wszyscy naraz, bo ma dużą siłę ognia mają. Ale dobra, poginęli. Tam zaraz się wrócimy. Ja bym chciał te questy zgarnąć, żeby zobaczyć, czy nie ma do wykonania czegoś ciekawego. Daje obrażenia duże. No, takie średnie najeża. Ten mroźny tutaj. O, zamienił mnie w jakiś kamień. Halo! To fioletowa w ogóle jest. Czyli ona jest od questów, tak? Od jakiegoś questa, ta tia z mrozów, z Styksu. Twarda skubana. Zamieniła mnie znowu. Na szczęście jak jestem zamieniony, to chyba i tak mogę pić miksturki leczące, także możemy to przeżyć. No dobra, już prawie zginęła, także... No tak, to jest wykrzyknik, czyli ona jest od questa. Ona ma dla nas tak, ona ma dla nas kamień mrozu, który musimy pewnie oddać komuś, ale ja już nie pamiętam oczywiście komu. Dobra, zaraz się dowiemy. Tylko zepsujemy te pułapki, bo one nam wilki pozabijają. Zresztą i tak nam chyba pozabijają wilki. Gdzie mamy ten mróz oddać? Znajdź prochy tytana. Kogoś odszukaj. To zrobiliśmy. Znajdź zwierciadło. Znajdź nekron, to nie. Poszukaj wyjścia ze skarbu. Nie, to nie, nic z tego. To ten przedmiot jest nie od tego. Nie wiem od czego jest, ale nie od tego. Kamień mrozu. A może to jest od głównego zadania? Nie wiem. Tu jest klatka dusz jakaś. Czyli mamy je uwolnić pewnie. Strażnik więzienny. Dobra, ten jest jakiś mocniejszy. Bije mocno. Nie miał okazji się wykazać, także. Także raczej chyba nie bije mocno. To jest berserker, nasz ulubiony. Zabieramy złoto. Zabijamy resztę strażników oczywiście. Szlifierz głazów. Dumnie brzmi, ale nie żyje. Czy mamy to... Otwieramy to tak normalnie, tak. O, tu... Oho, kondor potężny. No dobra, bije mocno. Zatek zabij wilka. Zabił drugiego. Oj, zaraz mnie zabije.
tak będę dalej stał bez sensu. Uderzenie ma konkretne. Dobra, cofnął się, ale zginął. I spoko. Masz coś ciekawego? Nic ciekawego, nie zbieram tych przedmiotów. Ach, olać to. Plecak mam pusty tak naprawdę, ale... Nie widzę w tym nic ciekawego. Dobra, to chyba jego było trzeba zabić i teraz można już wszystkie te klatki pootwierać. Tak jest. Porozmawiaj z nim. Admetus, cień. Znów udało ci się to, co dla mnie skończyło się niepowodzeniem. Przybyłem tu, by uratować te cienie, a sam zostałem uwięziony. Zawiodłem w każdym heroicznym czynie, jakiego kiedykolwiek się podjąłem. Myślałem, że nigdy nie zobaczę pól elizejskich, ale ta wojna jest dla mnie kolejną szansą. Wieża sądów została napadnięta przez demony i diabły. Ja nie mogę się do niej zbliżyć. Z pewnością nie zrobiłem tyle, by uzyskać tytuł bohatera. Przysięgam ci, że spłacę ten dług bez względu na koszt czy ryzyko. No i spoko. Admetus przysiągł, że odpłaci ci za twą pomoc. No fajnie, tylko kiedy, gdzie? Ale dobra, idę. Idziemy do tej wieży. Gdzieś ona tu jest, niedaleko. Lepiej podejdziemy jeszcze z tej strony. A, wilka można by było sobie przywołać. Tak, ta miksturka wypadła, wiem. Aha, tu na górę możemy jeszcze wejść, dobra. Tak, tu wejdziemy na górę, a później pójdziemy w tamtą stronę drugą. Zobaczymy, jak to wygląda po tamtej stronie. Dobra. To jest jakaś jaskinia. Wątek główny prowadzi w tamtą stronę, bo tam jest fontanna, ale tu jest jakaś jaskinia, także jestem ciekaw, co to jest i zaraz to zbadamy. Może coś do questa. Dużo dzikusów łazi, troglodytów, którzy blokują przejście. No oni nie są jacyś trudni w rozprawieniu się. Na dodatek nic z nich ciekawego nie leci. Nawet punkty doświadczenia są marnieńkie. Patrząc na ten pasek. Dobra, tu jeszcze wrócimy. Aha, no, a tu jest jeszcze ten. A, bo my tutaj... Dobra. Byliśmy od drugiej strony, ale wróciliśmy z powrotem. Dobra. To teraz skarbczyk i wejdziemy do tej jaskini. Zobaczymy, co jest w środku. Izolowany klejnot to weźmiemy, bo to mało miejsca zajmuje. Jakbym miał mało miejsca w plecaku. Sadzawki mnemosynte. Mnemosynę. Nie wiem, jak to się wymawia, ale jakieś takie sadzawki są. I dużo mrówek, nie? Takie mrówko coś. Mrówko robale. Nie bardzo wiem, w którą stronę mam się tu udać, także idziemy przed siebie, zobaczymy. Później na wieżę będziemy wracać do korytarzy, których nie zbadamy. Za pierwszym przejściem. Miksturka. Bierzemy. Drugi. Bardzo ładnie. Gin, gin. Bo my tu zajęci jesteśmy. Dobra. Cofniemy się. Nie wiem, jak tutaj chodzić. Pójdziemy w tę odnogę. Dużo mrówek. Nic więcej. No, jakaś lepsza mruwa. Halo, co za dużo, to niezdrowo. Trochę się rzuciło tu na mnie. Okej, coś wypadło. Żądło Myrmidona. Nie wiem, czy to już nie było kiedyś. Chłodny klejnot tutaj jakiś, to też weźmiemy. Co to za żądło? A, to jakieś takie obuchowe coś chyba, tak mi się wydaje. Jakieś pierścienie, ale to nic specjalnego, to tylko na handel. No i majestatyczna skrzynia. A w środku duży eliksir. Dużo kasy. Banderola nie chce nic z tego. Oczywiście można by było wziąć, no i pójść sprzedać, ale odpuszczam. Mamy 6 milionów. Na nic szczególnego nie wydaje.
Także. Już nie będę zbierał aż tak mocno. Może będzie gdzieś tam potrzebne, ale. Ale nie wydaje mi się. Dobra, zobaczmy, co jest tu. Poza dużą ilością mrówek, naprawdę dużą ilością. Oj, to te lepsze są. Co mocniej biją. Halo, proszę mnie nie bić tak mocno. No i uciekły. Jak się odejdzie za daleko, to uciekają. Tu jakieś złoto wypadło, tak właśnie. To zabierzemy. Tu się przejść nie da. Tu coś pilnowały i nie pilnowały te mrówki, nic ciekawego. Zaawansowana kolia. Skrzynia nie z tego świata tutaj jest, także to już akurat może być coś ciekawego. Chodź tu, mrówo, wypadłaś z tyłu, to chodź, chodź, chodź. Skrzynia nie z tego świata. No, nic specjalnego, klejnot przetrwania, jakieś tam dodaje trochę więcej życia. Ale czy ona taka nie z tego świata? Dobra, i tutaj jeszcze jedna mrówka. Cała ta jaskinia chyba jest zwiedzona. Jak to przynajmniej wygląda. Jakbyśmy to całe zwiedzili. O, tutaj jeszcze może coś być, ale nie sądzę. Dobra, i tak tam podejdziemy, bo no, musimy wrócić z powrotem. Wyjść tym samym wejściem. W tym samym miejscu musimy wyjść. O, może tak, będzie poprawnie. Także zobaczymy, czy jeszcze tutaj coś jest. Może tu jest jakaś odnoga. No nie ma odnogi, są mrówy. Które mocno biją znowu. Coś ciekawego zostawiacie? Nic ciekawego nie zostawiacie. A szkoda. Dobra, tu nie ma nic już. Wszystkie mrówy pozabijane i tak naprawdę nic w tej jaskini nie było. Zmarnowaliśmy dużo czasu, znaczy trochę złota nazbieraliśmy na pewno. Dobra, teraz idziemy tędy i wbijamy tu do góry. Wbijamy tam do góry i zobaczymy, co jest tam. Tam gdzieś jest fontanna. I to chyba całkiem niedaleko. Na razie tak naprawdę... O, jest strażnik więzienny jeszcze. Aha, bo te klatki są niepotwierane wszystkie. Na razie do miasta się nie będziemy udawać. Nie mamy takiej potrzeby jakiejś większej. A, tego się nie da otworzyć. Może strażników trzeba zabić, żeby się dało. Tam to się dało bez problemu. No i teraz się już da. Nie wiem, czy to trzeba jeszcze otwierać, no bo questa w sumie zrobiliśmy, no ale jak jesteśmy tu, to ich uwolnimy. Tu nie ma nic, bo tu z tej strony już byliśmy. Nic się nie zmieniło. Duchy zostały uwolnione. Jest fontanna. Do miasta... idziemy dalej. Idziemy dalej, zobaczymy, co jest dalej. Tam gdzieś jest jakaś jaskinia kolejna. Tak to wygląda na jaskinie. Zaraz zbadamy. Chodźcie, chodźcie, bo nie, jakoś tak nie mogę was trafić. Kapliczka odmrożenia. Możemy skorzystać. Nie trafiłem. Aha, bo trafiam w tamtą drugą z tyłu. Okej. A tu prymitywna skrzynia jest jeszcze. Nie ogarnąłem jej. To wróćmy, bo nie wiem, gdzie nas oczy poniosą i mogę zapomnieć o tym. I teraz tak. Kwestia jest tego, w którą stronę trzeba iść. Czy tu? Czy wzdłuż drogi? Najpierw pójdziemy tutaj. No tu też jest fontanna, znaczy tak to wygląda, ale może być gdzieś dalej, dużo dalej. A tylko wygląda, jakby była blisko. Zaraz zobaczymy. Zaraz się przekonamy. Dużo was tu jest. Nie bijecie mnie mocno.
Wilki popadały. Znaczy, jeden żyje. Ale drugi padł. Dobra, to podnieśmy sobie go tyle, tylko że nie mamy many. To już mamy. Okej. To sobie zgarniemy. Czy tu coś jest? Nie, tu nie ma nic. Ta fontanna równie dobrze może być gdzieś w jakimś innym rejonie. Na dole na przykład, żeby tam dojść, to by trzeba przejść jakąś ścieżką. Nie wiem, zobaczymy. Albo tutaj jest ciąg dalszy, a tam jest wejście do jaskini po prostu. Ciekawe. Fontanna jest tu. Dobrze by było wrócić tam, zobaczyć co tam się, co tam opuściliśmy. To chyba jest droga główna. Tak to przynajmniej wygląda. A w sumie to jak przez płot strzelacie, to proszę bardzo. O kurde. Zagapiłem się mocno, bardzo mocno. Oni są jacyś strasznie mocni. Naprawdę są mocni. Strasznie zadają obrażenia. Oczywiście nie ci, tylko ci. Dobra, ten stał jakoś dziwnie, a ty? Okej. Prawie zginąłem. Dobra, ale to znaczy, że trzeba się wrócić. Aha, to może być połączone w jedno. No dobra. I tak tutaj tę drogę bym chciał odkryć. To idziemy tutaj. To byliśmy, tu jest ta kapliczka. Kurde, tam te stwory mocne są. Tam są kolejne te klatki. I kolejny strażnik. Kolejny strażnik, czy tu jest coś ciekawego? No, tam są stwory. Tu będzie dojść do jakiejś jaskini. Możemy zobaczyć, co tam jest w środku. W ostateczności może tam znajdziemy coś ciekawego. Jeszcze mam parę questów do zrobienia, nie wiem, w którym miejscu tak naprawdę. To już możemy potwierać. Tylko mówię, nie wiem, czy to ma znaczenie już w tym momencie otwieranie tego, bo nie pokazuje się, żebym jakieś questy robił dzięki temu. Tu jest coś. Jaskinia szeptów. No właśnie, to czytaliśmy o jaskini szeptów. Są kolejne klatki. Kolejne klatki, kolejni więźniowie, kolejni strażnicy. Dobra, mamy trochę przyspieszenie. Trzeba z tego skorzystać, póki można. Bardzo ładnie. Jeszcze jeden. O, zablokowałem się coś. No to chyba tylko taka zamknięta jaskinia, nieduża. Dobra, może trochę większe niż mi się wydaje. Tu jakieś pająki jeszcze. Pachołek. To królowa. Zdążyła jakąś siecią strzelić. Jestem lekko uziemiony. Dobra, dziękuję. Tu jest jakieś dziwne przejście. Ciekawe, gdzie tędy dojdziemy. Ta nas niefortunnie tak unieruchamia. Ale nie mamy też gdzie uciekać. Nie są groźne te pająki, także możemy być unieruchomieni przez chwilę. Nie jest to jakoś bardzo męczące dla nas. Kasa, oczywiście kasa. Resztę zostawiamy. To chyba ta jaskinia jest taka zamknięta tu dookoła. Nie wiem, może dotrzemy jeszcze gdzieś. Nie wygląda, jakby to miało cokolwiek być znaczącego dla nas.
A jednak, widzicie wykrzyknik? Jest tam wykrzyknik gdzieś, czyli jest jakieś zadanko tutaj. Oj, coś mnie, jakimś bioprądem mnie trzasnęła. Królowa pająków, ale dobrze się to skończyło, jakby nie było. Chciałem zobaczyć, co tu ominęliśmy. Dobra, jak będziemy wracać, to musimy wracać drugą stroną. I tutaj też drugą stronę trzeba obadać, ok. Mam nadzieję, że będziemy tędy wracać. Tutaj chyba trzeba kogoś uratować po prostu w tej jaskini. Chyba, że to też nie postać w jaskini, bo parokrotnie było tak, żeby wykrzyknik. A nie. Aha! To nie jest ten, to nie jest postać, tylko z nią trzeba walczyć. O kurde, mocna jest. A jak biega szybko? O kurde, gryzie skubana. Jeszcze pająków sobie natworzyła. Dobra, idziemy dalej. Jeszcze raz. Szczęście nie regeneruje się w żaden sposób. O kurczę. A no, ziemia. O, skubana. Aj, patrzcie, zabił mnie ten pająk. Ale skubana jak zaczęła wrzucać wszystko na raz. Najpierw mnie unieruchomiła. No tak. Dobra, gdzie to było? To nie tu. Ale, kurczę, załatwiła nas. Dobra, idziemy się zrewanżować. Spróbujemy ją pokonać, nie ma, że boli. Trzeba bardziej się ruszać, nie mogę tak stać w miejscu. Kolejnego wilka i próbujemy jeszcze raz. Przejdziemy teraz z tej strony, także ogarniemy sobie tę jaskinię od tej strony. Będziemy mieć całą już. No i spróbujemy się nie dać zabić. Po raz drugi. No, zaskoczony byłem. Widziałem, że zadaje spore obrażenia, ale nie sądziłem, że aż takie. No cóż, gra staje się troszeczkę trudniejsza. Nie jakoś bardzo, ale troszeczkę trudniejsza w niektórych miejscach już. Na tych takich minibossach. Przez co robi się trochę ciekawiej. Dobra, gdzie ona jest? Minusem jest to, że strasznie daleko trzeba biec do niej. Punkty doświadczenia oczywiście chcemy zebrać. Nie tu, ale dobra, to jak tu jesteśmy, to zabijmy wszystkich, którzy mogliby nam przeszkadzać przy bieganiu. Żeby nie było tak, że nas coś tu zablokuje, jak będziemy z nią walczyć. I się zdziwię wtedy. Złoto bierzemy. Dobra, tutaj powinno być gdzieś nasze doświadczenie. Jest. 4000, no nie za dużo, nie za mało. O, patrzcie, ona ma znowu pełne życie. Aha. Kurczę, mocny ten pająk jest. Trzeba na nią jakiś sposób znaleźć. Nie wiem, tak biegać w tej z powrotem i uciekać. Może się uda. A, nie daj się. Kurde, mnie stuknął. Dobra, lecimy z powrotem. O, shit. Nie mogę się ruszyć. Dobra, ale się ruszyłem już.
Dobra, wilka mi zabiła. Stawiamy następnego. Ciekawe, czym ona się leczy. No. Kurczę. Znowu mnie tą siecią tutaj zaskoczyła. Nie mam wilków. No, powiem wam, że ta walka będzie jeszcze chwilę trwała. O, szlak. No, uciekaj. Uciekaj. No, było znowu ciężko. Jeszcze biegnie. Aj, kurde, zablokowała mnie. Dobra, ale tutaj ona się cofnęła. No, patrzcie jaka. Żeby nie powiedzieć menda. Kolejne podchody. Dobra, uciekliśmy. Uciekamy, 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 uciekamy. Aaaa! Uciekaj! Tworzy jeszcze tych małych pająków i wkurza. Dobra, udało się. Nie, nie, nie. Nie ma tak łatwo. Szlak. Co to mnie tutaj, kurde, bioporądami jakiś. Kolejny pajęczak tu morduje. Dobra, jesteśmy w stanie ją zabić, tylko żebym nie popełnił błędu jakiegoś. O, to był prawie błąd. O, szlak. No i popełniłem błąd. Mam nadzieję, że nie ma od początku życia pełnego, bo jak tak, to no to odpuścimy sobie na razie. Bo tu ewidentnie... Znaczy, dałbym radę ją zabić, no jakbym nie popełnił błędu teraz. Popełniłem błąd, dałem się podejść. Zobaczymy, ile ma życia. Jak ma pełne życie, to idziemy dalej. Wrócimy jeszcze do niej prawdopodobnie. No będziemy musieli, bo ona jest od questa. A jak ma tylko tę część życia, którą miała, to no to spróbujemy ją pokonać jeszcze raz. Znaczy do końca. Nie tędy. No, zadaje bardzo duże obrażenia. Nie mam odporności pewnie na coś. I zadaje mi bardzo duże obrażenia. I czy jestem w stanie... Prawie całe życie jej zjadłem. Jest kuszące, żeby do niej podejść i ją rozwalić, ale... bierzemy punkty nasze. 4000, dobra, zobaczmy, ile ma. Od nowa ma pełne życie. Jeszcze biegnie za mną tak daleko. Kurde. A mnie stuknęła. Jeszcze jedno podejście zrobimy. Będzie kończące ten odcinek prawdopodobnie. Albo umrę, albo... Nie dać się, nie dać się. Parę strzałów i ucieczka. A mnie goni skubana. Parę strzałów i ucieczka. Wilki jeszcze żyją. A, szlak, no dobra. Zginąłem. Nie mogę się ruszyć. Jeszcze przeżyłem to akurat. Jeszcze to podejście się udało, ale... No, trafiliśmy w końcu na przeciwnika.
który sprawia problemy pewne. Kto by przypuszczał? Szło jak po maśle, aż w końcu... Aż w końcu się trafił jakiś taki skubany pająk, który nas bije. Dobra, wracaj. Drugiego wilka. O, szlak. Uciekaj. No oczywiście jak stoję taki zamroczony, to i tak staram się strzelać do niej. Żeby jej jeszcze trochę tego życia ugryźć. Może mamy za niski level. Było już tak parę razy w innych grach, że za szybko szedłem do takich minibossów, no i później miałem problem. No cóż. Przynajmniej jest ciekawie. Drugiego wilka poproszę. Aj kurde, znowu mnie złapała. Uciekaj. Wszystkie miksturki na nią zużyjemy. Dostała w tyłek. Nie trafiła, na szczęście. Na szczęście nie trafiła. Nie wiem, uda się, nie uda. Zobaczymy. Ła. Dobra, znowu natworzyła tych dziwnych pająków. Wilki poginęły. Nie wiem, jesteśmy chyba w stanie ją pokonać, ale jak nie popełnię błędu i się nie zablokuje gdzieś. Dobra, uciekamy. O kurde. Dobra. Kolejny wilk. 36 miksturek. Musimy ją zabić, zanim się skończą miksturki, bo jak wrócę, to pewnie znowu będzie miała pełne życie. O kurde. Puszczaj. Prawie całe życie mi zjadło. Prawie zginąłem. No było bardzo blisko. Było bardzo blisko. Kurde. Było bardzo blisko. Nie, uciekamy. Dwa strzały, ucieczka. Jak się wycofuje, to jeszcze spróbuję ją w tyłek strzelić. I uciekam. Dobra, rzuca kolejnymi jakimiś syfami. O, męczące to jest, powiem wam. Takie bieganie w tej z powrotem. Pełna koncentracja. Kto by przypuszczał, że jeszcze trafię na kogoś takiego, że będę musiał się skoncentrować dzisiaj na graniu. Dobra, uciekamy. Za daleko uciekam, a te wilki nie bardzo... pomagają. Aj. Uciekaj. Dobra. Udało się. Jeszcze się udało. Wilki ją podgryzają, jak ona stoi i mnie atakuje, ale... Ale to jest dosyć męczące dla mnie. Musi się udać tym razem, no musi się udać, bo już mam bardzo mało życia. A kurde. Boję się tej pajęczyny. O szlak. Naprawdę mam bardzo mało życia. Aj, rzuciła pająkami. Jeszcze ze 3-4 strzały i będzie po pająku.
O kurde. Uciekaj. Uciekaj. Jest, udało się. Zabity. Sieć pająka albinosa. Ale to nie był jakiś odquesta chyba. No w każdym bądź razie udało się. Zmęczyłem się strasznie. Zmęczyłem się, to jest sieć pająka albinosa. Ale miał wykrzyknik. A, tu jakąś demoniczną skrzynię jeszcze pilnuję. I mamy coś. Lustro psyche. Tak, to było od questa, także musieliśmy to zdobyć. To wrzucimy sobie tu. To są rzeczy związane z zaklęciem, z zadaniem, także to też tu sobie dorzucimy. Udało się pokonać pająka. Powiem wam, że no było ciekawie. Dwa razy zginęliśmy. Trzeci raz dosyć długa ta walka była. Dosyć długa była, no ale się skończyła pomyślnie. Także spoko jest. To pozbieramy. To przejdziemy tę jaskinię teraz od tej strony. Jeszcze zobaczymy, czy tu coś nie zostało. No i na to wychodzi, że będziemy powoli odcinek kończyć, bo na pająku zeszło trochę dłużej niż zamierzałem. Znaczy nawet nie wiedziałem, że taki stwór tutaj na nas czeka. Nie sądziłem, że aż tyle czasu zajmie pokonanie go. Trzeba przyznać, że chwilę to zajęło. Patrzę tak sobie. Ciekaw jestem, na co nie byłem odporny. Obrażenia kłute, odporność fizyczna, na siły życiowe. Coś, na coś byłem mało odporny, że ona aż takie obrażenia mi zadawała. Praktycznie na 3 strzały padałem. No ale, przepraszam, daliśmy radę. Daliśmy radę, biegniemy teraz, nie wiem, do fontanny i powoli będziemy kończyć odcinek. W następnym odcinku będziemy szli dalej. Mogłem pozbierać wszystkie te rupiecie, jeszcze udać się do sklepu i to sprzedać, ale... A, w ogóle do sklepu to trzeba pójść i kupić miksturek, bo jak widzicie zostało raptem 30. Sporo zużyłem tutaj na tego pająka. Tu jest nasza fontanna. Nie będziemy się od niej ruszać, jest za daleko, no bo w sumie to nie wiem gdzie. Zobaczmy może kawałek tylko. Bo tu i tak oni się zrespią. W następnym odcinku, a już w tym za daleko nie zajdziemy. Że nie ma się co zapuszczać tu jakoś. Zobaczymy tylko jak wygląda świat. O, tu jest ten skubaniec, który też zadaje dużo obrażenia. I też zadają dużo obrażenia, proszę bardzo. No, ale zginęli. Coś z niego wypadło? Zaawansowany klejnot. Weźmiemy. Kolejni. Myślę, że ten z tyłu najwięcej obrażeń zadaje. Ten z tymi zielonym czymś. Dobra, zabawa zabawą, a trzeba się cofnąć i miksturek nakupować. Bo ja to i tak daleko tutaj nie zajdę z tym. Weźmiemy to, bo i tak trzeba się wrócić. Nakupować miksturek, tak żeby nie, pozbieramy te białe rzeczy, białe, żółte rzeczy. No i okej, ciąg dalszy jest... Nie wiem gdzie. Tam jest coś zamknięte. Nie wiem gdzie jest ciąg dalszy. A, tutaj jest droga, dobra. Tu jest droga w dół. Czyli okej, to sobie zbadali, no to nawet dobrze, to sobie zbadaliśmy. Ciąg dalszy jest tutaj w dół, także jak się ockniemy w następnym odcinku w tym miejscu, to po prostu sobie pójdziemy na dół. Ja jeszcze tak ku pamięci, zanim zaczniemy następny odcinek, sobie szybko zrobimy rajd do tych równin osądu. I tu weźmiemy, kupimy miksturek oczywiście, bo nie mamy w ogóle. Znaczy mamy bardzo mało. I nabierzemy oczywiście tak do stówki. Sprzedamy mu wszystko, co jest nam niepotrzebne.
żebyśmy byli przygotowani już do następnego odcinka tak całkowicie. Ten nie ma nic, także spadamy stąd. No, pająk, powiem wam, dzisiaj zrobił robotę odcinka, bo tak trochę nudno było ostatnimi czasy, a pająk przyszedł i łupnia mi tutaj zadał, w sumie dwa razy. Wypadła z niego sieć pająka albinosa, 7% szansy na 180 kontrataku oparzeniami od elektryczności przez 3 sekundy. Takie buty. Czy my to mamy? Tak, mamy, możemy sobie z tego zrobić 3. To już będzie ostatnia rzecz, którą dzisiaj zrobimy. Proszę bardzo. Mogę sobie to zostawić. Czy mam coś takiego? Już nie mam czegoś takiego. To daje plus 9 całkowitych obrażeń, plus 50% obrażeń zadawanych dla nieumarłych. Tego na razie dalej nie mogę zrobić. Klejnot słońca i dotyk głupca. Tu jest kryształowa łza, a tu jest bursztynowa butelka. To jest nam potrzebne, żeby to porobić. Nie mamy tego, także nic z tych takich ciekawszych rzeczy nie da się zrobić. Z tych, tak patrzę, też nie za dużo. Dobra. Wracamy do studni, do fontanny i kończymy odcinek. Nie było tak źle, kawał drogi przeszliśmy. No i zmierzyliśmy się z całkiem konkretnym pająkiem albinosem, jak dobrze kojarzę. Dobra, ale na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki wszystkim za uwagę, dzięki za wszystkie lajki i komentarze. I do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.